Witam wszystkich. Będziemy robić teraz małą modernizację DL24. A mianowicie ten układ, który służy za obciążenie, odlutujemy. Podłożymy pod niego pastę tutaj. Zwykłą pastę, najpospolitszą, naszą rodzimą. Dlaczego taką lubię używać? Bo ona po prostu po czasie nie twardnieje. Więc nie będzie problemu z tym, że za jakiś czas się coś zacznie przegrzewać. Ale jak przyjdzie do tego, jak będziemy pastę robić, to jeszcze ją może wymieszam troszeczkę z lepszą, bo teoretycznie nie powinno się past mieszać, a wszystkie moje komputery zazwyczaj leciały na mieszance, przez co była dobra przewodność i nigdy nie wytwardało. Ok, czyli tak, ten chip będziemy odgotowywać. Tutaj poprawimy to jednocześnie i później, może to, nie wiem czy ci się zdąży jeszcze, później zawiercę otwory pod ten blok wodny. Bloczek będzie mocowany tu i tu. Tak mi przynajmniej wyszło. Później wyjdzie w praktyce, czy czasem na lewo, czy prawo troszeczkę, ale wyjdzie w praniu. Dlaczego blok wodny? Chcę to urządzenie bardziej przystosować do 300 W. Chciałbym nim obciążać 300 W. Czemu? Tak bym mógł sprawdzić zdolność do agregatu prądotwórczego. Z racji, że obiecałem zrobić test sprawności, ale jeszcze mi się nie udało. Nie mam czym obciążyć, żeby było obciążenie powtarzalne, gdyż jak będę używał obciążenie tak zwane losowe, no to każdy wynik wyjdzie inaczej, a nie o to tutaj chodzi. Aha, i też takie pytanie, bo mam dwa radiatory z Intela. Jeden jest wyższy, drugi jest niższy. Jest jeden z miedzianym rdzeniem, drugi z aluminiowym. Jakby ktoś wiedział i w komentarzu mi napisał, który będzie lepiej odprowadzał ciepło, ja stawiam na ten, co jest wyższy, choć miedź ma lepszą lepsze odprowadzanie termiczne, więc nie wiem. Dawno wyszedłem z obiegu i nie pamiętam, powiem szczerze. Dobra. Biorę się za rozlutowanie, tylko miałem sobie coś naszykować, żeby cynę, no to może do tego, zawsze tą cynę, co z odsysacza wyciągam, to gdzieś do czegoś. Aha, jeszcze sobie założyłem opaskę SMD. No nie chcę tego zjarać, raz już to włączyłem do zasilania i działało, więc jeżeli działało, to nie chcę tego już, jak to się mówi, wyjarać. Dobra, działa. Troszeczkę mam źle grot zrobiony, dlatego to tak troszkę kiepsko grzeje. Zresztą, żeby nie było, to jest stara, naprawdę stara lutownica. Ile ona przeżyła? Nie pytajcie. Ja ją tak długo używam, odkąd praktycznie pamiętam. I do dzisiaj jeszcze się sprawuje. Naprawdę weteran. Takie rzeczy właśnie, jak się dużo bierze. Aha. Może jakby ktoś pierwszy raz używał odsysacza, to taki mały lifehack. Sprężyna zawsze jest w środku i ona się zawsze zabija syfem. Można tą sprężynę wyciągnąć na zewnątrz i ją tutaj dać, przez co dużo lepiej się pracuje, bo się sprężyna nie zabija syfem. No syfem, no. Nie można cynę uznać za syf, gdyż część tej cyny, co tutaj odessałem, postaram się zaś zutylizować, no wiadomo, jak to kanał przewodni z krapek. To, że cyna była raz użyta, nie znaczy, że jest zła. Teoretycznie może się pogorszyć troszkę jej skuteczność przewodzenia prądu, jak się oksyduje, ale raczej do takich temperatur nie doprowadzam.
A druga rzecz, że... O, już się zabiło. Nie doprowadzę do takich wysokich temperatur. A druga rzecz, że wszystko jest drogie. Tam można dodać później kilka procent nowej cyny i też będzie działało. Ale jak nie trzeba, to czemu nie wykorzystywać? Kiedyś jeszcze jak nie było, jak to się mówi, pieniędzy z całego dochodu, to używałem stare płyty z Unitry. Tam naprawdę nie oszczędzali na cynie. Tam była dobra cyna i jechałem głównie na tej cynie z Unitry. Knotka puściło. No i tak to mniej więcej wygląda. Fascynujące, ale może komuś się przyda. Dlatego to nagrywam, jak to się mówi, bez przyspieszenia. Bo no, nie jeden by chciał się nauczyć lutować. A przydatne umiejętności w tych czasach, jak będziemy musieli wszystko sobie pomału naprawiać, nie będzie nas stać, żeby kupić nowe. Dlatego ja tutaj od razu robię tuning po pierwszym uruchomieniu, bo wiem, że chcę to urządzenie eksploatować jak najwięcej. Dobra, jest troszkę ciepłe. Będzie widać może, co to za element. Nie mam podglądu na kamerę, więc mam nadzieję, że widać. Jak coś to przeczytam. IRFP264. Takie coś. Tylko dziwne, że tutaj jest już muszka ukruszona przy nóżce. Gdzieś tam musieli mieć problemy, żeby to wsadzić albo coś. Ale spokojnie mogli wziąć te nóżki, zagiąć w ten sposób, położyć i one by wystawały z tej strony. Właśnie, ja teraz by to musiał jeszcze to sobie wyciągnąć. Będzie się później troszkę lepiej lutowało, jak się to będzie wszystko naraz zalewać. No i to tak wygląda, że jak się takie duże kawałki cyny odciąga, to się blokuje. Ale mi to tam nie przeszkadza. Robiło się kiedyś bez odsysacza, na stary metodę uderzeniową. Czyli po prostu jakbym miał ten właśnie pad, co chcę rozlutować, to bym grzał i uderzał o stół i po prostu ta cyna wypadnie. Tylko że wtedy może płytka ucierpieć, co mi się jeszcze nie zdarzyło, ale może mieć miejsce. Dobra, tutaj tego raczej tu nic nie będę poprawiał. Choć takie trochę to jest nierówne, ale tu jest wycięcie, więc myślę, że nic nie będzie przeszkadzało. Nawalę tutaj teraz pasty termoprzewodzącej, ale to zaraz, bo muszę zobaczyć jednocześnie, czy to się dobrze nagrywa, bo jak zawsze na żywca, bez prób, bez niczego. I to tak wygląda, jak to się mówi, jak to jest w życiu. Aha, tu jest data produkcji, żeby się ktoś nie przestraszył. Teraz mi się założę. 87 rok, mamy 2022. To dalej działa. I to jest dobra lutownica, no żarówka mi się wyjarała już dawno. Kabel kilka razy skracałem, przełącznik rozklejałem, ale działa. Do dzisiaj. Dobra, zaraz do was wracam. Witam ponownie. Minął dzień czy dwa. I tak miałem czas pomyśleć nad tym elementem. I nie dawało mi to spokój, że jak dam pastę, to tutaj de facto cała akcja się dzieje w tej części. A tu jest troszeczkę taki schodek, bo to jest głębiej. I sobie myślę, dobra, troszeczkę pilnik i zjadę to, żeby to było ładne, płaskie i żeby ładnie dolegało. Spróbuję to teraz zrobić. Może się stać, że tu będę miał troszeczkę krzywo, czyli na przykład tu będę miał więcej, trochę mniej.
Ale myślę, że to jest na tyle tolerancyjne mocowanie z tego wentylatora, że to da radę. Dobra, biorę się za robotę. No, okej. Okay. Czyli na pewno muszę coś wziąć chyba bardziej ściernego. Tak. To nie żerę, jak to się mówi. Dobra, zaraz wracam, muszę coś wymyśleć. I spróbuję to troszkę zetrzeć. No i dobrze, może zaświecę, żeby się trochę lepiej widać. Jeszcze tutaj słońce nie wyszło z tej strony, dobra. Okej, okay, czyli znalazłem metodę, żeby to zetrzeć. Po prostu papier ścierny, 60 i co, lecę z tym tematem. No i jak widać, ładnie się ściera, tylko muszę tutaj bardziej naciskać. Może, że jest też źle oddane. No i już prawie, że nie ma napisu. I się wszystko wyrównało. No i jak widać, się zrobiło ładne, gładziutkie. Z racji, że ten papier ścierny dał radę, ja mam taki troszeczkę mocniejszy, 1000, i spróbujemy to lekko wykończyć. No, nawet jeszcze napis został i nie ma za dużo głębokich rys, czyli można uznać, że się udało. Teraz tak, mówiłem, że chcę to dać na pastę, tylko teraz sobie jeszcze się zabezpieczymy. Nie chcę tego swajczyć. Za dużo chcę z tym zrobić, żeby mi się to zepsuło. Czyli tak, mamy zwykłą pastę silikonową poziom H. I coś tu znalazłem, jakiś Actic Silver 5, to chyba bardzo dawno temu kupiłem. Ale jest, czyli to i to będziemy mieszać. Zazwyczaj ja to robię żyletką. Takim nożykiem, żyletką. Ale czymś muszę nabrać. Jak to się mówi, co jest pod ręką? Próbówka. I co? Lecimy na Szczecin, jak to się mówi. Dużo tego nie będzie trzeba. Tutaj ta powierzchnia nie jest jakaś tam ekstra duża. W sumie to by wystarczyło. Ale z racji, że ja chcę to ładnie wymieszać, dodam trochę jeszcze tego. I po prostu teraz lecę z tematem, aż będzie mniej więcej jednostajny kolor. Jak widać, miesza się. Nieraz było pisane, że te pasty mogą się nie lubić. Zgadzam się, ale nie zdarzyło mi się, żeby trafić, żeby, jak to się mówi, się zagotowało albo coś się stało konkretnego. Zazwyczaj pasta wytrzymywała tyle, ile procesor był w płycie. A z racji, że tak samo przy kompie robię scrap tech, czyli raz na jakiś czas kupuję najbardziej high-endowe części, ale stare, starej generacji, 2, 3, 4 generacje do tyłu. Daję radę, choć teraz jak odkąd prowadzę kanał, nie ma nawet czasu sobie popykać w CS-a. Od zawsze praktycznie grałem w CS-a. No, można powiedzieć, że się nauczyłem w technikum. Coś za coś. Teraz mogę moją wiedzę i spostrzeżenia słać dalej. Zamiast słać kulki w CS-ie. Ale może kiedyś zacznę coś grać. No i dobrze. Taka rada. Jak coś układacie na pastę, jak jest możliwość, to fajnie porozciągać. Czyli rozcierać. Bo zasada jest prosta. Im mniej pasty między jednym a drugim elementem,
tym lepiej ona przewodzi temperaturę. Czyli trzeba fajnie to porozcierać, żeby tam praktycznie nic nie było. Tam ma być tylko, jak to się mówi, kilka grubości atomu tego. I to fajnie widać, że teraz fajnie się oderwało, bo praktycznie tutaj się stykało. Może będzie widać. Tutaj się stykało i się tu stykało. Czyli tutaj to jest też źle trochę obrobione. Spróbujemy tak to zrobić, jak ja to chciałem. Czyli, że te piny będą jak najbliżej ścieżki, co nie było prędzej aż tak. I teraz wiadomo, że miedź dobrze przewodzi, srebro najlepiej przewodzi. Dobra, teraz jeszcze różne kompozyty z włókna węglowego dobrze przewodzą. Ale nas interesuje cyna. Czyli tak, między tą nóżką a tą ścieżką ma być jak najmniej. Czyli teraz sobie to dogiąłem. Widać, że tutaj, nie wiem czy będzie widać konkretnie, że to praktycznie jest jedno w drugim. Będzie mniej kłamało, mnie się grzało. No i po prostu jeszcze teraz raz docisnąć, bo jednak jak ściągłem, to się to troszeczkę przemieściło. Patrzę sobie z drugiej strony. Klamereczka sobie uciekła, ale zaraz to naprawimy. Czyli teraz bym musiał, o tak, że idealnie jest na otworku. No i co? Teraz lecimy z tematem. Mam tutaj tą cynę, co wylutowałem. No i teraz odzysk. Trzeba uważać, żeby się do puszki nie przykleiło, bo tak nieraz się zdarza. Troszeczkę topnika. Muszę sobie to zrobić inaczej. Kolejny skraptech, zwykła płytka ceramiczna, jeszcze starej daty. Nawet chyba gdzieś tu jest napisane, chyba 83. Kolejna rzecz, która jest starsza ode mnie, a dalej służy. I po co tutaj kupować nowe rzeczy? Dobra. No i jak mówiłem, trzeba uważać, a sam to tutaj przylutowałem. Więc ja używam czasem takie płytki ceramiczne, żeby po prostu, widać, że tu jest nasyfiałe, żeby odzyskiwać cynę. Albo ją po prostu przetapiam w jakieś takie większe sztabki, ponieważ się troszkę lepiej z tym pracuje. Ale można w ten sposób też. I teraz się zrobi taki duży glucik. Naprawdę duży. Spróbujemy tutaj naciągnąć jak najwięcej, żeby było. Troszeczkę polepszyły się właściwości. No, powiedzmy, że jest git. I jak widać, zabrakło mi, czyli wykorzystałem to, co było na trzech nóżkach, w dwie. Ja tam troszeczkę nie jestem oszczędny z cyną, ale powiedzmy 2/3 cyny zostało zaoszczędzone. Tutaj jeszcze teraz dodam i jeszcze trochę pociągnę na nóżkę, tylko mi to teraz ucieka w dół, bo jest za bardzo ciepłe. Dobra, tutaj jeszcze, bo zawsze ta środkowa nóżka, przynajmniej zazwyczaj, ta środkowa nóżka jest połączona z radiatorem. Czyli ją warto zawsze troszeczkę mocniej zalutować, żeby lepiej odprowadzało ciepło. No ale tutaj też troszeczkę dam. I tutaj spróbuję przylutować bliżej układu. Przenikalność cieplna była większa, bo ja to chcę troszeczkę więcej niż 100 W. Porzeźbić, jak to się mówi. Dlatego tutaj ma być taki, jak to się mówi, konkret.
No nie, może to nie wygląda jakoś mega estetycznie, ale myślę, że będzie dawał radę. Tak jest. Aha. Mówiłem, że chcę dać troszkę więcej, żeby przelało się na drugą stronę, no ale to tak trochę przesadziłem. Trochę mi to uciekło. Nie szkodzi, lepiej żeby było za dużo, ale jak to się mówi, to już nie będzie przewodziło. Zawsze jak się wam syna robi i taka ostra, to znaczy, że ona już straciła parametry. Troszeczkę kalafonii, jest zaś git. A tutaj pokażę tę moją sztuczkę z szczepywaniem cyny. Może będzie widać. Staram się. Jest rozgrzane i uderzam. I po prostu nadmiar ucieka. To jest dobre, jak się robi takie większe rzeczy. Na mniejszych rzeczach to raczej nie wypali. I taki, że jak macie na końcu grotu dużo cyny, po prostu grzejecie i machniecie i to po prostu poleci. Ale warto mieć coś, co się nie topi, bo może do tej, powiedzmy tacki, nie tacki, tylko podkładki by się mogło przytopić. No i wtedy macie uszkodzoną tackę. Dobra. Ja bym to na razie tak zostawił. Troszeczkę tylko zdrapię mu kalafon. Cyna jest z kalafonią od razu. Polecam właśnie tak kupywać. I naszą rodzimą, bo próbowałem zaoszczędzić na chińskiej i no... wyszło jak zawsze. Czyli dwa razy musiałem dokupywać, a tamtą później mieszałem z tą naszą rodzimą. No i dobrze, mamy to. Tutaj trochę to powyczyszczam, ale to już zaraz poza kamerą, żeby was nie zanudzić na amen. Komu się chce patrzeć, jak się lutuje. Ale jest. Tutaj to mamy, że to będzie fajnie dochodziło. I teraz tak, muszę sobie wywiercić na to, ale z drugiej strony mam pozaznaczane co i jak. Może, że kiedyś zrobię taką finalną, że od góry i od dołu dam blok wodny. Wtedy będzie można to naprawdę, przepraszam, naprawdę porzeźbić. Ale to innym razem. Teraz spróbujemy wywiercić. Ja się przygotuję i do zobaczenia za chwilę. Dobrze. Tak jeszcze sobie uświadomiłem, że tutaj przyjdzie ten radiatorek. Radiatorek, no blok wodny. No i tutaj jest pusto, czyli to nie będzie za bardzo dobrze przewodziło ciepło z tej strony na tą stronę. W sumie wentylator to ma wszystko przedmuchiwać. Ale uzupełnię to cyną. Jeszcze. Tak by troszeczkę lepiej to przewodziło, bo i tak jak to będzie później wentylator, to nic to w sumie nie da, bo to będzie zasłonięte. Ale teraz spróbuję tutaj trochę cynę naciść do środka, bo jak wiadomo, powietrze można uznać za izolator termiczny. A cokolwiek, jak to się mówi, w środku, co tam będzie, będzie lepszym przewodnikiem niż nic. A jak mi trochę tam przeleci przez drugą stronę, to nie szkodzi. Nie przelatuje. Tutaj nie ma topnika i to się nie dotapia. Musiał najpierw to wszystko lekko topnikiem poczęstować, a później dopiero dalej, ale zrobimy to tak, troszkę z tej strony damy. Sprawię jak spawanie TIG-iem. Masz elektrody i lecisz z tematem. No, tego jak się umie lutować i się mniej więcej wie o co chodzi, to później każda inna metoda łączenia elementów jest łatwiejsza. Tak się wydaje, że lutowanie jakoś tam
jakaś mega technologia nie ma, ale ma troszeczkę swoich chwytów i to tak idzie w miarę sprawnie. Za dziecka zamiast gdzieś się tam bawić, to z kolegami się robiło wypady na złomowisko. Może dlatego teraz Scraptech tak mocno. Wspomnienia z dzieciństwa. Plecaki i na złomowisko. Zbieraliśmy starą elektronikę. No jak to małe dzieci. Głównie nas interesowały głośniki, jakieś tam wzmacniacze. Robiło się dużo projektów później z tych rzeczy. Nie ma co też odejmować w tym wszystkim mojemu nauczycielowi z fizyki, który troszeczkę jeszcze jakby elektronikę we mnie zaszczepił. Ale bardziej się go wspomni. Nie wiem, czy sobie też życzy, żeby gdzieś tam ktoś mówił imię i nazwisko nauczyciela z swoich uczniów. Damy sobie tak. Poprawiamy to od tej strony. No właśnie tak w miarę wygląda, tylko że się zrobił taki mały klocek. Zaraz wam pokażę bliżej, o co mi kaman, ponieważ troszeczkę to za bardzo wystaje i to będę musiał wszystko zrzeźbić. Nie wiem, czy to widać, ale to jest po prostu wypukłe. Teraz jak to przyłożę do tego, to jest japa. A japa nie powinna być, bo to ma idealnie leżeć, że tylko pastę nałożę i jest git. Więc teraz zaś muszę wziąć i chyba sobie wezmę pilniczek i pilniczkiem to zdrapię. Albo gdzieś tutaj miałem taki nożyk. Też jeszcze mój tata nim coś tam rzeźbił. I też ja nim rzeźbię. Można tak cynę też obrabiać, tylko że to będzie zaś pracochłonne. Więc tak będzie długi odcinek. Zaraz do was wracam, jak to poobrabiam i najwyżej pokażę na końcówce, jak to robię. Żeby po prostu nie przeciągać. A więc dobrze, udało mi się, jak to się mówi, zrzeźbić nadmiar cyny, którą nalutowałem. Troszeczkę się tego zrobiło. Pędzelek, śrubokręcik, bo mi się pilnik zacinał. No i jeszcze benzyna ekstrakcyjna. Najlepiej tak to wychodzi, bo można sobie dozować, sikać, bezpieczne. No i dobra. Teraz się biorę za wiercenie, więc może jeszcze zdążę to dzisiaj założyć. Mam nadzieję, przynajmniej wywiercić. To do już. No już zakładam. No i dobrze. Troszeczkę pozamiatałem, żeby nie było tyle tych wiórków. I tak. Wiertareczka na kabelek dwubiegowa. Z racji, że to było niklowo-kadmowe, no to wiadomo, już te akumulatory padły, ale z racji, że ja sobie zawsze jakoś daję radę, to podłączyłem sobie to pod zasilacz laboratoryjny. No, mój pseudo zasilacz laboratoryjny, patrz, zasilacz komputerowy to 12 V. No i oto tym sposobem mam wiertarkę stacjonarną ze sprzęgłem, z dwoma biegami, z precyzyjnym uchwytem i mogę teraz robić takie właśnie rzeczy, bardziej precyzyjne. I już mamy otworki. Teraz jeszcze sobie wezmę większe wiertło,
trochę to ograduję. Z racji, że tutaj, jak to się mówi, żadnych elementów SMD nie ma, mi się to udało fajnie wyczyścić. Pędzelek oczyścimy sobie, żeby coś mi tutaj nie wpadło. No tutaj będę musiał to tak samo wziąć benzynę i benzyną umyć, bo się to zrobiło takie kupowate i dużo wiórów nazbierało, a ja nie chcę, żeby mi się tutaj coś z tym podziało, co nie powinno. Więc za chwilę do was zaś dołączę, to wymyję i sobie przygotuję śrubki, ale nie wiem, czy to dzisiaj, czy to jutro już. Mi się wydaje, że jutro, bo muszę się zbierać do roboty zaś. I to później się nie jeden na pewno zastanawia, czemu on nic nie wystawia żadnych filmów z dnia na dzień. Tak wygląda praca na zapleczu. Niby nic, a roboty przy tym dużo.